Siemaneczko, moi drodzy, witajcie w tym oto filmie. Wreszcie jest! Wiemy, że wszyscy wracamy do życia, wiemy, że wszyscy wracamy do swoich zadań, to znaczy ja wracam na przykład do nagrywania filmów, kończy się to wszystko, o czym nie możemy rozmawiać, więc może przejdźmy do szczegółów, a zanim jeszcze przejdziemy do tematu odcinka, czyli najlepszych butów do szkoły, a są tam nowości, to jeszcze coś wam powiem o nowej serii filmów na moim kanale, w której wy będziecie brali udział, albo w sumie możecie brać udział. Otóż ruszam z filmem cotygodniowym, to jest taka nowa seria typu top 10 najlepszych outfitów z CMDNN, do której w sumie możecie się zakwalifikować, to znaczy po prostu rzucajcie swoje outfity na grupę CMDNN, link jest w opisie. Jest to najstarsza polska streetwearowa grupa, w której to wy zamieszczacie swoje outfity oraz swoje Instagramy. Oczywiście ostatnio jest trochę zawładnięta przez dziewczyny ze spódniczkami i Jordanami, no ale to jest temat na inny, osobny odcinek. Po prostu wbijacie na grupę, wrzucacie swój outfit, piszecie, co tam macie na sobie, wrzucacie zdjęcie, wrzucacie Instagrama, jeżeli chcecie, jeżeli nie, to nie. I pojawiacie się na grupie, jeżeli jakby tam zdjęcie spełnia jakieś wymagania, to znaczy, no, widać po pierwsze outfit, nie jest jakimś dziwną reklamą i rzeczywiście nikt was nie zjedzie w komentarzach, bo nie wrzucamy takich oczywistych prowokacji, przynajmniej staramy się. W związku z tym, że grupa się rozrasta i fajne fity są tam wrzucane, chcę zrobić takie cotygodniowe podsumowanie według mnie najlepszych 10 fitów, które się pojawiły na grupie CMDNN. I uwaga, wrzucam wszystkie Instagramy, które będą tam ludzie wrzucać, oczywiście kredyty, wszystkie do zdjęć, więc fajna okazja, żeby ewentualnie się wypromować na moim odcinku. Wrzucajcie rzeczy, tam na dole jest grupa do tego. Lepsze to na pewno niż ocenianie waszych Instagramów, o co mnie prosiliście nieraz, czy to na live, czy to w mailach i wiadomościach na Wujek Rada na fanpage'u. No ale dobra, zaczynamy. Buty do 300 do szkoły, a to jest dość trudny wybór. Dlatego, że w butach do szkoły spędzacie de facto najwięcej czasu w tygodniu. Już wam to kiedyś mówiłem, ale w butach takich sobie, co chodzicie sobie po ulicy, idziecie sobie gdzieś tam 2-3 godziny, zdejmujecie. W butach do szkoły idziecie o 8, wracacie o 16, czyli przez praktycznie 8 godzin czasami macie te same buty na nogach. Oczywiście ze zmianą na WF to jest bardzo ważne, ale macie te same buty na nogach. Buty do szkoły przede wszystkim powinny być wygodne oraz powinny spełniać jakieś takie zadanie, to znaczy powinny być przewiewne, ładne, i takie, które nie rozwalą się, bo w szkole są różne rzeczy, na przykład nowe niedeptane. Słuchajcie, jeszcze w momencie nagrywania tego filmu jest kod na Nike, minus 25% na wszystko, tak, absolutnie wszystko, dlatego możecie jeszcze kupić te buty, o których mówię, z dodatkowym rabatem. Zobaczcie na dole w opisie ten kod. O, nie ma tego tak często, żeby na całego Nike było. Zobaczcie, wchodźcie, link na dole i opis, kod. Więc na początek zaproponuję wam Vansy Old School bądź Ery systemem Comfy. Tym Comfy Crushem, jak to się nazywa, jest to tak zwany boost od Vansa. Te Vansy są dostępne nawet na stronie Vansa, są tanie, są w wyprzedaży. Do 300 w zupełności na pewno je dostaniecie. Są naprawdę bardzo wygodne. Są ludzie, którzy nie lubią Vansów. Na przykład ja nie znoszę Vansów, są według mnie niewygodne. Mowa o lowach, bo wysokie jak jeszcze jako tako z długą skarpetką, ale lowy są po prostu niewygodne, obcierają, są niefajne. Ale Vansy systemem Comfy Crush są dużo, dużo lepsze. To jest po prostu puf, niczym rakieta wystrzeliwuje wam ten komfort w górę. Byśmy powiedzieli, że to jest 8 na 10 w skali boosta. Naprawdę jest bardzo fajnie. Buty z zewnątrz niczym się nie różnią od normalnych Vansów. Nie są z jakichś innych materiałów, więc to jest olbrzymi plus. Wyglądają jak normalne Vansy, ale są dużo wygodniejsze. Numer 2 to klasyczek, Ultra Boosty. Co tu dużo mówić, Ultra Boosty do 300 tak spokojnie da radę dostać w outletach. Ostatnio ktoś rzucał nawet na naszą grupę Hype Bestie Wujaszka Ultra Boosty za 150 zł, za 139 zł. Zwykłe, najzwyklejsze Ultra Boosty. Słuchajcie, za tyle pieniędzy te buty, normalnie kosztujące 700 zł, 650 zł, to jest naprawdę bardzo, bardzo, ale bardzo dobry deal. Zobaczcie swoje outlety, bo teraz jest koniec sezonu, to znaczy wszystko się wyprzedaje. I do szkoły nie musicie mieć nie wiadomo jakiego CW. Ważne, żeby po prostu to były Ultra Boosty. One są mega wygodne, mega przewiewne, każdy będzie zadowolony. A, napiszcie mi na dole, co wy kupiliście do szkoły i czy w ogóle do niej idziecie, bo teraz to nie wiadomo, nie? Kolejne buty są to Reacty. I mam tu na myśli wszystkie Reacty. Czy to Epic Reacty, czy to Legend Reacty, czy to inne Reacty, w ogóle wszystkie Reacty. Elementy 55 też. Najlepsze są po prostu oczywiście z Flyknitem, ale inne też będą dobre.
No i tutaj idziemy takim trochę klasykiem, jeżeli nie chcecie wydawać na buty nawet 200 zł, bo uważacie, że 200 zł to dużo. Reebok Classic. Reebok Classic, ogólnie buty od Reeboka, da radę dostać w okolicach 150-200 zł na stronie Reeboka normalnie, dlatego że tam non-stop jest jakaś wyprzedaż, non-stop jest jakiś kod. Jeżeli w tym momencie od nagrywania tego odcinka nie ma, to znaczy, że nie ma na dole w opisie, to poczekajcie chwilę, z 2 tygodnie zainstalujcie aplikację SteelAlert, potem wam wrzucimy. Reeboki są tanie i dobre. Jest to jakość Adidasa, czyli lepsza od Nike'a. No, nie oszukujmy się, bo to jest robione w tych samych fabrykach dokładnie, od kiedy to Reebok należy do Adidasa. Nie bójcie się Reeboka, bo jest fajny. Jest tego mało. Jest tego mało w polskich szkołach, jest tego mało na ulicach, ale jest fajny, jest naprawdę wygodny. Nie bójcie się, jeżeli wam się jakieś buty podobają. Poczekajcie chwilę i one na pewno wylądują minus 50% od retailu Reeboka. Pamiętajcie, nigdy nie kupujemy za retail. Ktoś mi ostatnio zarzucał, że w moich filmach nie ma Pumy. Otóż Puma jest, a najlepsze Pumy to oczywiście Thunder Spectra. Ale nie te Thunder Spectra, bo to jest motorsport, oczywiście BMW, tak, mam swoje BMW, widzieliście na moim Instagramie, mam nowy samochód. Zrobię o nim film na pewno. Więc to są Thunder Spectry, je można kupić normalne za około 200 zł, są naprawdę bardzo fajne, to jest bardzo przewiewna siateczka, jak sobie widzicie tutaj, ale nie o to chciałem mówić o Puma Energy. Puma Energy, jak wiecie z mojego dawnego, starego filmu, Pumy z boostem, tak, to jest po prostu boost, ten prototyp boosta, który to Adidas ukradł Pumie. I one są tanie, bo kosztują około 150 zł, ostatnio za Lando Lounge była przecena i były na Pumę i kosztowały 130 chyba 9 zł. Ale po autetach Pumy jest ich pełno i są naprawdę bardzo wygodne. Kolejne z takich standardowych butów są to Converse z Nike Lunarem. Od kiedy to Converse należy do Nike'a, tak jak Reebok należy do Adidasa, te technologie między tymi markami, różnymi firmami się przenikają. I tak oto Converse zyskał technologię Lunar już od dawna. W outletach jest ich pełno, bo nie wiem dlaczego, ale nie wychodzą w sumie nowe te Converse z Lunarem, co jest w sumie dziwne. Jest to też taka wkładka lunarowa, bardzo, bardzo mięciutka. Converse dzięki temu są bardzo i to bardzo wygodne. Ja mega buty te polecam. Z Lunarem są naprawdę super i są tanie, bo są w outlecie Converse'a w Andopolu, to wiem. Za 150 zł, 199 zł, coś takiego. Różne kolorystyki, bo tego dużo kiedyś wychodziło. Coś jeszcze od Nike'a by się przydało, co nie? No to Nike Air Max 200. Nike Air Max 200 w tym momencie na stronie Nike'a, w momencie nagrywania tego odcinka są za 234 zł, a jeszcze jest ten kod, o którym wam wspomniałem na początku odcinka, na Nike 25% na wszystko. Więc normalnie można sobie obniżyć cenę również butów nieprzecenionych i również tych przecenionych, więc poniżej 200 można mieć Air Max 200, które według mnie są dość ładnymi butami. Jest to więc taka półka średnia. One są wygodne, mają ten system Air z przodu, z tyłu, nie widać, ale jest. Są przewiewne, przynajmniej w miarę, wyglądają ok, nie wyglądają jak każde inne buty Nike, więc jest to jest już plus. Zauważam, że Nike ma trochę problem z tożsamością i często buty Nike są bardzo podobne, szczególnie te tanie. No i znowu klasyczki od Nike, czyli Nike Blazer i Janoski. No Janoski to są po prostu buty do skate'u, do skate'owania, oczywiście nie tylko skate'i w nich chodzą. Blazery niby też, ale jednak chodzą w nich inni, bo są na przykład do koszykówki i na przykład na kort. W ogóle takie bardzo multizadaniowe buty to kiedyś były. W tym momencie blazery wracają do łask, uwaga, no przez to, przez kolaboracje i różne inne dziwne edycje i bardzo dobrze. Otóż to blazery wyglądają jak trochę takie konwersy, były też takie Road Tour Barcelona, RTTG chyba tak się to nazywało, nie pamiętam, miałem je kiedyś i one wyglądają bardzo podobnie do blazerów. Generalnie blazery, wygodny but, bardzo fajny, bardzo ładnie wygląda, tani, bo na przecenach poniżej 200 zł idzie dorwać za jakieś fajne, normalne kolorystyki, nie jakieś dziwne. I są w outletach Nike'a, więc to jest plus. Jak kupujecie blazery, kupujcie sobie lowy, dlatego że wysokie tak średnio, po prostu czasami potrafią obcierać kostkę, przynajmniej u mnie, i na dłuższe chodzenie wysokie nie są totalnie przewiewne. Lowy jeszcze jako tako. No i w sumie na koniec to chyba jeszcze będą Nike dla starego, to znaczy Nike Air Monarch, które są znane dla starego. One w ogóle, po pierwsze nie są w ogóle przewiewne, po drugie są brzydkie, po trzecie są mega tanie, jeżeli o to chodzi, a po czwarte no są jakby tak modne i zawsze pasują, więc dlaczego by ich nie kupić w sumie, dlatego że są modne w streetwearze.
Oczywiście prócz tych butów, które ja tutaj wymieniłem, są również inne, czy to, nie wiem, Nike Joggery od Adidasa, czy to Yangi 96 od Adidasa, czy to na przykład jakieś buty od Pumy, których nie znam, na przykład Cele buty, czy to na przykład Vansy, czy to na przykład od New Balance buty, jakieś 997H, które są na przykład bardzo mocno wygodne i bardzo lekkie. Tych butów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jednak to jest taki po prostu mój wybór tych butów, które możecie dostać w miarę tanio i w miarę są po prostu wszędzie, nie? To jest mój wybór. I to jest spoko. Dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Dawajcie mi łapy w górę, subskrypcja, share filmu. Napiszcie mi na dole, czy idziecie do szkoły, tak jak już wam powiedziałem. I pamiętajcie o tej promocji Nike'a, którą wam zapowiedziałem na początku tego odcinka. I co, widzimy się na kolejnym odcinku, a na pewno dołączajcie na grupę CMDNN, żeby móc znaleźć się w tym właśnie odcinku.